Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 26 werset. Był grudzień. Zakupy spożywcze zazwyczaj były robione w tym samym sklepie. Rzadko zdarzało się, że szło się do innego sklepu. Droga, do którego wiodła w zupełnie innym kierunku. Jednak któregoś dnia, bez wyraźnego powodu, miałeś nieodparte wrażenie, że powinienem zrobić zakupy właśnie w tym innym sklepie. Taką historię opowiada pewien człowiek. Z tego względu ruszyłem w drogę pieszo. Idąc, zauważyłem nagle auto, które bardzo powoli minęło chodnik. Po chwili zawróciło, następnie kierowca znów zmienił kierunek jazdy, aż ostatecznie zatrzymał się tuż obok mnie. Powoli zaczynałem się czuć nieswojo. Kierowca otworzył okno i spytał mnie, czy mógłby mi pan powiedzieć, gdzie jest tu w okolicy pojemnik, z którego można by wziąć za darmo chrześcijański kalendarz. W zeszłym roku przez przypadek tutaj przejeżdżałem i zobaczyłem tę ofertę. Wziąłem sobie kalendarz i czytałem go z wielkim zainteresowaniem. Niestety nie zapamiętałem, gdzie dokładnie to było. Jednak ten kalendarz stał się dla mnie tak bardzo wartościowy, że pomyślałem sobie, że jakoś to miejsce odnajdę. Rozumie pan, mieszkam tu około 30 minut stąd i byłbym bardzo rozczarowany, gdybym wrócił do domu z pustymi rękoma. Uczucie strachu zastąpiła we mnie głęboka radość. Wiedziałem, że mieszkająca w pobliżu wierząca siostra oferowała w swoim ogrodzie kalendarze i traktaty. Jakże byłem szczęśliwy, że pan dzisiaj poprowadził mnie do innego sklepu. W ten sposób znalazłem się w odpowiednim miejscu, by szukającego człowieka poprowadzić do zaopatrzenia się w kalendarz Dobry Zasiew.